witam. Każdy z was dostanie dzienniczek. W dzienniczku są napisane miejsca, gdzie będziecie szli, gdzie będziecie się udawać na następny punkt, więc nie musicie się pytać punktowo. Dodatkowo dzienniczek musicie sami uzupełniać i opisywać, co widzieliście na punktach. I różne takie, na przykład wasze uwagi. Dzienniczek potem będzie punktowany. Na zajęciach spędzacie 25 minut. Punktowi będą tego pilnować. Dodatkowo między punktami macie znaleźć 30 punktów. I 30 takich małych karteczek, gdzie pisze wysoko jak honor. Oraz kod, który musicie przepisać do swoich dzienników. Która jest godzina? 15.34. O, to mamy czas. Ta ważna godzina! Czekaj, mamy czas do kiedy? Pół godziny mamy. 25 minut. No to... To co? To 5 minut? No. O, 5 minut! No to patrzcie, macie tutaj. Proszę prowadź to. Ale ja wam zabiorę? Chyba nie. Daj. Wziął mi to się schował. To jest jakiś szyfrem. A, pewnie. Szyfra, kto to zaszyfrował? Ty kawalarzu? No to piszcie, bo ja nie wiem. Co ciekawe, jak mi pójdzie. Ładne dziewczynki. Dzięki. Cześć. Czemu ja zawsze skończył ja tego zdjęcia? Ja się przywitała. Historia jest podziałem na role. Tu się podziałem. 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 Przecinne. Przecinki są zabawne. Nie. No nie, to dlaczego one są kwadratowe? To nie są przecinki. Nie krzycz na mnie. Co on zrobił ode mnie? Czepki się ode mnie wszyscy. Lepiej. Najlepiej gwar a ub szurem. Szyfrem. Szyfrem. Powiedziałem na rolę, która to ma być. Szyfrem. Szyfrem. No, tam lol. Rozumiecie, co macie zrobić? Co macie zrobić? Użyć. Ułożyć historię z podziałem na rolę, która tam ma być na temat średniowiecza. Najlepiej gwara o ub. Najlepiej gwaru. Nie. Nie. Miało być gwarą, a nie wyszło. To nie czytajcie tego ostatniego. A to musimy to szyfrować? A nawet skrzydła? Nie musicie. Nie pozwolić. Nie, a musimy przepisać, co robić na tej funkcji. Goli lampachy? Nie, a może to napiszemy imię tej niewiasty, bo to ma być chyba z nami. Gosia, mówiliśmy, co robiliśmy, czy co zobaczyliśmy. Nie, to była niewiasta. To robiliśmy w ogóle. Co zobaczyliśmy? Uczyła mnie, co się działa. Znała. Kącie oko. Uznała. Ustała. Próbowaliśmy ogarnąć Idę. Na tym punkcie. Odwiedziliśmy zakład. Wietrzymy pachy? Ośrodek psychiatryczny. Pielgrzymka. Na tym punkcie. Odwiedziliśmy ośrodek. No dobra. Zawołaj Królika, zawołaj swojego Królika, zawołaj. Bo macie to jeszcze odegrać. Ojoj. Bo ja chciałem przedstawienie, może Królik przyjdzie. Było to ułożenie historii. Ja teraz przyjdę, to tak się czeka. Ale ile będzie występować? Było to ułożenie historii. Bo ja jestem ciekawa, ile biletów macie. To ja będę czytać. Gosta! Kośmy. O, stop. Dawien dawna pewna niewiasta poznała dzielnego męża. Ta dziewioja nosiła imię Bogumiła, a zacny mąż Alfred. Zamieszkiwali oni z dala od innych wiosek. Mieli oni troje potomstwa, a imiona ich brzmiały Kunegunda, Zyta i Zyta.
W ich posiadaniu było 12 zająców, 2 świnie, 4 kunie i 1 krowa. Owego czasu przyszedł do nich rycerz i ogłosił bal u lorda Nikodema. Wszyscy bawili się dobrze przy sucho zostawionych stołach. Od czasu, gdy asyn Wincenty zabił Nikodema i porwał Bogumiłę oraz jej potomstwo. Narzędziem zbrodni był bojowy kartofel. Koniec! No, wszystko to, co tu macie, to możecie wykorzystywać. Tu! Tu! Nie. Pokaż mi. I tutaj. Co? Nie wiem, liście chyba. Liście. Szukajcie. Ble. Zależy do samego końca. Nie, a może. Wyjdź, może. Jeszcze teraz. O, coś mi mówi. Spokojnie, już. Gdzie to je? Wow. Do góry poleciało. Dobra. Jest kaszka, o jest. A tu oni biło. A. Bo my robimy. A jeszcze tutaj. Ej, zaraz ci się nie do krwi. Ucho. No, jest takie czerwone. Sztyletowe. Ej, dobra, a mamy? Nie, nie to. Kaszka tutaj daj. Mamy tarczę. Coś mamy tarczę. Ja chcę pierwszy strzelać. A ja druga. Trzeci. A może ją przewrócimy do góry nogami? Ale jak ją wbijemy? Zastanawiam się, kolejka o jedną osobę. Patrzył, gdzie lecą te. Erwin. Gdzie lecą i będą. Ja mogę być ostatni. Zajesz, Justin. Ej, Justin, stąd. Będziemy coś, ale stąd ma coś teraz. Co? 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 Erwin, zejdź. My mamy trafić w tą tarkę. Ej, daleko. Zejdź, Erwin, naprawdę ci mówię, zejdź. Macie próbne strzały na razie. O, fajnie. A jak próbny strzał trafi? Czy bez porównań, nie? To nie jest dobra. A to są na razie próbne? No. Ej, ale nie wszyscy strzelają. Jesteś po marcelce. O, mamy taki układ, że strzela się dopóki nie... Trzy osoby strzelają próbne, potem następna leci już czwarta. A, coś mi łazi. Dlaczego? Bo będzie za dużo czasu, wiesz? No, bo każdy... Pasowałoby, żeby każdy sobie strzelił. Ups. No, za mocno, za słabo. Mieliśmy ją położyć. To teraz strzela, czy to ja będę po Marcelu. Czyli teraz będzie później. Słoniu? To jest ostatni. Dobra, nie, ale coś mi skacze po nogę. Boże, weź tą kamerą, my się stresuj. Nie będę. No to nie bądź. Zaraz zrobimy takie 3D, że normalnie... Cio! Mamy to lepiej niektórym się udaje zawsze przy strzelaniu. Konik wolny. O! Było! 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 Ej, było, no przecież to było. Było! Witajcie wasz panny i wasz panowie. Witaj, Milożdżo. Ładna minka na twarzy. A, tu. Co się stało? Jak wiecie, powiedzenie. Wysoko jak honor. A wysoko, mi się kojarzy z wieżą. I tak sobie myślałem, że może zrobilibyście dla mnie wieżę z samych siebie. Dobra! Ej, mam pomysł. Nie robimy tak normalnie, tylko stajemy tak. Jedna osoba tu, druga tu, trzecia tu, czwarta tu i później na górę. Dobra. Tylko idźcie tam... Tam dalej, żeby Wojtkowi się nie zostało. Ja tak jak w przemieniu to się ręce wtedy. Jakie by było, jak nie wyższe. No nie skakać, nie mój! Jak weźmiecie na barany, je na ten, na barana i... Albo wejdź do środka. Właśnie. Ale zróbcie dla mnie miejsce. Śrocieżniczka w wieży? Księżniczka. Ale złapcie się tutaj za ręce, Alfi. Ale tu jest wejście, no! Jezu! Stójcie równo. Nie widzę nikogo. Dopiero mam. Moje oczy! Dobra, już możecie nie spociłeś się już się rozłożyć. Dobra. Witam was bardzo serdecznie na więzieniu na zamku Arwenu. Nasze więzienie, no powiem tak szczerze, jest trochę niedopracowane, ponieważ więźniowie podczas snu mogą z niego spać, po prostu się ześlizgnąć. I teraz waszym zadaniem będzie zaprojektowanie więzienia oraz wykonania modelu przestrzennego, tak jak tutaj widzimy pierwsze więzienie. Macie zrobić projekt na papierze.
kilka osób i kilka osób więzienie właśnie takie w przestrzeni. Z czego mamy je zrobić? Z tego, co tu jest? Z tego, co sobie przyniesiecie oraz z tego sznurka. No, jeśli chcecie jakoś, upiększać swój dzienniczek, to tutaj macie właśnie kredki do tego. Kto za pierwszy? Nie wiem jeszcze. Może niech kawałek...